Czekaj, co jeszcze ognisko rozpalę, żeby tu można było kurwa trafić. No to dajemy na 60. Poprawy. Sprawy gdzieś. Uwaga. Nie żyjesz? Ktoś ranny jest? Ranny czy zabity? Jest, widzę. Dostał? Jeszcze. Chodzi chyba. Zdjęty. Okej. Z flanki chcę zejść. Rozstawcie się szerzej na 4-1. Granat! Kto to rzucał od nas? Jeszcze tutaj blisko słyszałem granat odbezpieczony. Tak, rzucił tam Niemiec jakiś chłop. Kema. Dobrze. Co? Na granatach założyłeś? Ja idę na drogę tam. Zobaczę może. Jeden na 4-4, tak? Bardziej jesteś? Ptaszkiem jesteś? A, ty nie żyjesz. Dobra, kurwa. Jestem po lewej stronie drogi. Ja na 5-6, tak? Kurwa, na skrzyżowaniu, to. Okay. Po drugiej stronie jestem, na północy od ciebie, nie strzelę we mnie. No chodzi. Co? Podaj mi pozycję. Na północ od ciebie. Drugi stoi drugi. Kierunek? Czekaj. 60. Nie widzisz tutaj? Dobra, cofnij się troszeczkę. Odpalę w... Okej. Okay. Rury odpalę. Dobra. Odsłaniam. Będę strzelał na 5-9. Pojazd? Tak jest. Okay. Bezpiecznie? To chyba tak. To ty strzeliłeś? No. Tam kierowca jest jeszcze jakimś pojeździe. Tak, cofnij się do tyłu, bo to może być blask duży, bo to jest ten z paliwem. Dobra. Wal. Pewien? Tak. No. Pali się. Okej. Czysto chyba.
Może byśmy zapożyczyli od nich jeden pojazd. Czekaj chwilę. Jeżeli jeszcze na chodzie jest. Chociaż nie, już nie pojeździ raczej. Koło ma. No, ma koło rozwalone tam. Zadanie zaliczone. Sprawdź. No dobra, weź się stanie, sprawdzę czy Hanomak jest na... Nie jest, koła ma rozjebane, ale silnik mu chodzi. Uważaj na minus. Od mojej pozycji na 20 jest. Niemcy tam są chyba. Tak. Idę od prawej, tak? No, na 20, na 20 od mojej pozycji. Na po 40. Tak, próbuję do mnie. Spróbuj ich od lewej podejść, a ja tu ściągnę. No. Idę. Cofaj się. Aj kurde, tam jest dwóch. A ty już jesteś. Jak? Cholera. Dostałem. Wbiegł. No. Dostałem, zabiłeś jednego. Tylko co mnie zabił wcześniej. Mnie zabił wcześniej. Jego mnie tak piorun w biegu trafił. Bo to AI. No, dostał. Ile ptaków. Zęby się dodziały. Te wrony. Jeszcze jeden? Sprawdzam krzaki. O. No i chyba sprawdziłeś, bo tam jeszcze MG był. No. Sukces. Dobra, to teraz pora na kurwa misję z działem. Dobra, mam dwa granaty, a te jak coś. Ruskie, ale one gówno dają. W kubel wagania się. Nie, walcz, nie lecz go, dostał. Dostał. Nie żyje. Bart! Chcesz ranny? Streszcze dupę, trzeba w ogóle ciągnąć. Ranny. Działa jeszcze. Kontakty podawajcie. Czwarty! Sadzicie się! Drugi, piąty, ósmy! Sadzicie się w... Пушка! Понял вас! Dobra, chodźcie, ja idę na lewo. Prawo. Krytyczne powrzenie! Krytyczne powrzenie! Gotów! Nie
czołga się już, to bydle. Ma ktoś szerpego? Tylko granaty w życiu pancerne dwa. Też mam dwa przeciwpancerne granaty. Ja też. Jestem w leju z tyłu za tym płonącym wrakiem. Tam ci to działo obsadzili, czy nie? Bo ty działo obsadziły? Tak, jeden znaczy. Drugi też. Obsadzony. Mierzą teraz. Gdzieś. Przyzwolony na ciężarówce jestem, tak? Uważajcie, żeby nie strzelać. Jedzie ten czołg? Jedzie. Powoli. O, owce. No, teraz muzyczka. Jedą do ojca. Gdzie? Dobra, chowam się. Za blisko. Dobra, jeszcze jeden. Czekaj. Może. Dobra. Idzie granat. Dobra, raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Kurwa, jeszcze jeden. MP40 na drodze leży. Za panterą. Na prawo 15 metrów. Bart, za tobą. Na północy. Załatwiłem go już. Na drodze 5 trupów. Uważajcie na okna w wiosce. Jeden zdjęty. W budynkach są. Niemcy w wiosce po prawej stronie, tak? Między budynkami i potami. Kurwa, dostałem. Jest to pisemkarz? Kto dostał? Medyk, lećcie tam do nich. Lecz. Wow. Dobra, już. Osłaniamy was. Został. To się Bartem zajmuje, tak? O, mogę ci otworzyć plecak. Co masz ciekawego w plecaku? Mam coś na tym, czy nie? Dobra. Nie. Ja to czołg już wiesz, można sobie odpuścić, tylko od przodu nie podchodzić i... Niemcy się ostrzeliwują gdzieś tam na czwórce, 50 metrów gdzieś za drogą. Posłuchasz parę granatów? No w sumie możesz. Będzie granat. Bart, weźcie mi dowodzenie, weźcie tą wioskę tam. Kurwa, z nim rozliczę tutaj. Prawa strona. Bruk na... Medyk. Dobra, biorę.
Kontakty przy ciężarówkach. Jeden człowiek przy ciężarówce, prawa strona. Dobra, w tej panterze wszyscy, cała załoga nie żyje. Na pewno? Tak. No widzę, gdzie są trafienia, nic, nikt nie odpowiada ogniem. Da się wejść? Nie. Stracił prawą gąsienicę, armatę i przeciwpancernie go chyba wszystkich poszatkowały w środku. Kontakty? Tak, widziałem dwa kontakty kręcące się przy ciężarówkach na kierunku 0. Prawa strona drogi, wiosce. O, jest przy ciężarówce właśnie. Na lewa! Zdjęty. Zdjęty? Zdjęty. Dobra, idę od prawej. O, kto rzucił? Kto rzucił? Kto rzucił granat? Ja nie rzucałem, już nawet nie mam. To Niemiec. Na, po prawej stronie gdzieś, tam gdzieś domki ogrodzi. Rozstrzałem. Cofaj się. Rzucam granat. Rzucam granat. Siedzi, ciąga się. Za krzakami, nie wiem czy dostał, wycofał się. Tyle go widziałem. Weźcie, spróbujcie z prawej go drogą obejść. Dobra, szukajcie tego dziada tam. Gdzieś z lewej dostałem. No tak, tamten tak. Czekajcie, go wyniosę stąd. Dobra, idę do domu. Dobra, ja sam wejdę już. Położymy. Przed nami jest. To jest na szczęście. Nie wiem czy trafiłem, waliłem na ślepo. Ale już się ściąga. Przodowuje działko. Już jadę. Dawaj, dzida. Dzida. Mamy rozwalone. Ale powinniśmy pojechać, że jechałem wcześniej. Spróbuj. Obraca się. A to całe koło? Tylko opona chyba. Nie da rady jakoś naprawić? Żdu ukazani! Nie no, zawieszenie całe siadło. Spoko. Cool. Gdzie on jest? Słabe to. No już tam biegnę. Czekaj ty może. No. Może ciężarówką by pojechał. Którą? No tamtą z tym. Z działkiem. Dobra, dzwoniam. Ona też niesprawna? Też nie jeździ? To wyglądało jak on wywalił gdzieś z pozycji z osi. Te dwa koła prawe rypnięte.
Czekaj, to jeszcze Kubel jest. Przejdę na drugą stronę, płotę. Kubel pewnie też nie jeździ. Wali coś do mnie? Jeździ. O, jeździ. Jestem w tym malutkim domku. Gdzie on się skurde zamelinował? Kim, gdzie jesteście? Lewa strona. Wiesz, konkretnie? Pierwszy budynek. Lewa strona drogi. Dobra. On jest na czwartej gdzieś. Jest w budynku. Dobra, odzyskałem wodę w nogach. Chyba dostał. Gdzie? Kurwa, gdzie? W budynku był prawa strona, drugi budynek po prawej stronie drogi. Osłaniajcie. Ale oberwał. Bank? Nie, kurwa. Jeszcze gdzieś. Spierdalaj. Na drodze gdzieś. Dostałem gdzieś z drogi. Gdzie jesteś? Już. Idzie granat. Tutaj. Tu w środku jest ranny jeden. Ja odzyskałem wodę w nogach. Jest ranny w kuble, gdzie? Kto jest to? Siedmoj! Ubit! No tamten gość. O kurwa, to był dymny. To bot jest. No, to byłem ja. No to weź wysiądź. Nie, bo ja zmieniłem slot. Bo chodzi zimowy, a medyk nie mógł leczyć. Ja mu przejebię tam. Nie wiem, no gdzieś z nie drogi. Wiem. Gdzieś z drogi dostałem, no. Jeden był na bank w budynku overwą. Kto tam jedzie tym czymś? Jedzie ten czołg? Jaki czołg? Tu jest, ten? Kurwa, tu jest. Kto ten czołg naprawił? Jaki czołg? Kurwa mać! No czołg jeździ. To między domami jest. Tam gdzie ja ranny jestem. Idę. Tylko uważaj, bo nie wiem skąd dostałem. A skąd ja to... Granat. Uwaga. W tych polach gdzieś jest? Gdzie ja leżę? Ale widzisz go gdzieś? Teraz próbuję go wypatrzeć. No właśnie nie, gdzieś tutaj stałem i... Kurwa. Dobra, czekaj. Dobra, osłaniam. Leczę cię. To ty strzelałeś? Granat poszedł, jakiś? 52. 52. Staroj! Принимаю командование! Dzięki. Zobacz, czy możesz chodzić. A, mogę, przeładowuję. 5 wam był? Nie, niemieckie. Idę sprawdzić ten domek, gdzie był ten szwab. No idę po prawej, zobaczę.
dwóch nie żyje. Idziemy tam do końca wioski? Co to? O, dobiło panterę. Ranny jesteś. Ty, ona kurwa jeździ jeszcze. No ona jeździła. Ranny. Drzewo się zawaliło. No bo jeździ. Ty, ja mówiłem, że jeździ, to mówi. To mi te boty są tu kurwa jakieś sprytne, wiesz, jak nas wczoraj bot załatwił, schował się między ciałami i kurwa z Bartem podeszliśmy i nas rypnął. Jeszcze coś przeciwpancernego są. O, ja mam, może ciało mnie wzięło. On przewaliłem w dupę, ale... Znaczy tam tylko kierowca chyba jest, no bo karabin był niesprawny, jak sprawdzałem, i armata. Armata na bank. Ale to dziwne, że teraz nagle zaczął jeździć. No bo mówię ci. Mówisz, no wczoraj ci mówię, że nas bot tak załatwił, że się między ciałami schował, nie? Co? No możliwe. Gdzie on pojechał? Lewo, miasta, na lewo. Do miasta pojechał. Almendo. Wow, no strasznie. Staroj! Ucieka nam teraz. Wow, to nie ten granat. Mam jeszcze granat. Moje ja też, kuźma, dymnie. Prosto. Ale jeździ jeszcze chyba. Albo z... Znowu chyba, znowu jest. Czekaj, mam jeszcze jeden przytomny. Jeszcze jeden na te. Dobra, zaklinował się, uważajcie, rzucam granat. Ale dostał, jest chyba znowu nieprzytomny. O, teraz może coś działa. Pali się? Chyba nie. Nie, jeszcze ma zaraz włączone się. Nie, dalej chcę ruszyć. Ale się zblokował. To ma szmata. No idziemy do jednego działu pchać. Aż za porządne. Co tu już siedzi w tym dziale? Jak Bart nagrywasz, to będzie dobry moment. Maszyna! Po prawemu flangu! Nie ma teraz opcji do pchnięcia, czemu? Po lewemu flangu! Bojec! 100 metrów! Przyspieszenie takie. A kto tak trzęsie tym działem? Nie trzęsie tym. Pchamy to? Pchamy. Pod górkę to. No, zaraz z górki będzie. No i tam jeden Niemiec mniej. Teraz w górki. A złożyliście to działo w ogóle? Nie. Bo nie można w chaciach złożyć, nie? Powietrzu. Ale na prawo ktoś tam kręci. Ja chyba kręcę. Nie jestem pewien. Dobrze. Tą ciężarówkę by się przydało mówić, nie? No, jakoś odjedziemy. Czekaj, chyba że teraz możemy nacelować chyba. Zgoną tym? Czekaj, zobaczmy. No to ładuj mu w dupę przeciwpancerne. No, damy radę chyba. Czekajcie, w prawo trochę bardziej. Znaczy w lewo, dobrze. Okej, teraz. Dobra.
Uwaga. Trochę przestrzelał. Czekaj. Chyba nie te załadowane były. Aż muszę to zobaczyć. AP albo HE. Kto? Albo AP. Armor, to jest armor piercing albo... To, ale no, też, AP. Ale wal AP, AP, AP. High explosive teraz był. No. Teraz AP. Kurwa, rykoszet, ty pomału nie dostaliśmy. Pali się, spierdalać, bo on wybuchnie zaraz. No. No on, bo jakby amunicja wybuchnie... Dobra, uciekaj z tego działa, bo jak on wybuchnie, to... Amunicja to będzie, kurde, po tobie. Padnie. Ty chyba nie wybuchnie. Chyba dobitkę trzyma. To jest, zobaczę, czy mu się wieża pali, bo jak mu się silnik pali, to... Uważaj. No, na silnik mu wyłączyłeś, nie? Najprościej sprawdzić ze spacją. Nie. Najeżdżasz na ten pojazd spacją i jak jest na biało, to znaczy, że załoga nie żyje. Kurwa! Kto dostał? Wyskoczył z czołgu, jebaniec. Ale będę. Załoga biegnie. Gdzie? Tam. Na lewo są. Lewa strona drogi. To jest niemożliwe, żeby oni przeżyli. Na czwórce, na czwórce jest. Ja jestem za siebie. Dostał. Chyba. Wszyscy? No ja leżę tutaj. Uwaga, bo on może wybuchnąć zaraz. No to Bart, kurwa. Nie, jak mu się wysłał, jak mu się silnik pali, to nie raczej nie wybuchnie. Jakby wieża mu się paliła, to by był problem. Ale to tu dobrze czołgi zrobili, bo ja sprawdzałem sobie na tym. Na edytorze i jednym strzałem tak wpakowałem, że nie wiedziałem, z czy ogniszyłem, on chyba po 5-10 sekundach wybuchł, wiesz? Czekaj, wezmę, bo to wybuchnąć może chyba. Dobra, otworzyłem wam furtkę. No ale i tak musicie ten załadować mnie do tego. No. Obok kolegów. Jakie ma ręce wielkie, co mu się stało? Co mu się stało? Puchły mu. Jakie... Kurde. Ładne mogło... Co? Umarłem, wykrwawiłem się. Nie. Weźcie... Ja nie żyję. Pochowajmy go. Nie, dobra, żyję. Pełniło mnie. Co z nim? Ale ktoś jeszcze gdzieś tu musi być. Do paka idziemy, raczej jakiś wóz trzeba znaleźć. A co z nim teraz? No, co mu się stało? A teraz musimy się wycofać do tego, tak? Do naszej linii. Ale on jeszcze nie wybuchł. Teraz musimy się wycofać do tego, do 029 na 035. On jeszcze nie wybuchł chyba. Trzeba go dobić. Ale był komunikat, że wioska wyciszona. Był? Teraz musimy się Teraz się musimy wycofać na 029035. Do własnej pozycji. A mamy czym w ogóle? Chyba no tam jest kubel wagon, tam już jest, nie? W lewo. Złapcie jakieś punkty orientacyjne. Jakiś domek, coś. Czekaj, co? Mniej więcej chyba... Chociaż... Idziemy na pewno jakąś główną drogą. Mi się wydaje, że jesteśmy teraz gdzieś w tym miejscu. No, chyba nie ma tych zapuszczeń.
Może to są może to katy są. Tak myślałem właśnie, że to katy. Mi się wydaje, że jesteśmy na 000, no dokładnie, za tobie, 046. To teraz główną drogą cały czas nigdzie nie skręcać. I w lewo. Później na krzyżówce. No nie. Nie. Pierwszy zakręt w lewo, nie skręcać. No to teraz w lewo. I trzecia w lewo będzie, tak? Trzecia w lewo. Za długołęką. Oj, znaleźliśmy się w końcu. Mam nadzieję. Ale jaja. O, teraz jesteśmy na 024, dokładnie 024044. Będzie... Wow. Ty, bo mnie się błysko. Będzie pierwszy zakręt w lewo zaraz. A, jest domek po prawej. Kurwa, no. Teraz w lewo? Nie. Dopiero pierwszy zakręt. Teraz będzie następny na lewo do długołęki, ale nie skręcamy. Nie chcę was martwić, ale... Nie chcę was martwić, ale się tak paliwo trochę kończy. Paliwa nie ma. A, tym jestem tu teraz, to będziemy skręcać w lewo. Za studową. Tu w lewo? Myśmy od drugiej strony przyjechali. No teraz powinna być ubita droga i skręt na lewo, jakbyśmy do końca dojechali. Jest. Są nasi. No. Co? Się porozjeżdżę. Przycięło coś. Koło mu odpadło. Co za pasowe. No, to dobra, to jest działo. I co teraz? No są nasi, ale żeśmy chyba nie wybili wszystkich wiosce, ale był jest. Co? Trzeba się zameldować może. Nie, no ja już ugrałem. Był ten sam komunikat, że wioska wydaje się czysta i pojechaliśmy i nam zaliczyło, no jak tutaj wyjechaliśmy. Ej, zobaczcie, ten gościu nie ma oczu. Ten przede mną, co stoi tutaj, w okopie. On nie ma oczu. No, no 44. W 44 myślimy się kończyły te zaplecze ludzkie, to brali wszystkich, nie? Jaki ujarane oczy. Poważnie, nie ma oczu. On nie ma oczu, zobaczcie. No nie ma oczu, biedak. Ja widzę oczy u niego. On nie wie. Nie ma zamknięte. Zamknięte takie ma, no. No, jakby był zbakany tak, wiesz. No, taki narypany. Albo zbity. No.